Pomysł wziął się z tego, że wszystkie największe miasta na świecie, takie jak Nowy Jork, Dubaj, Londyn czy Paryż, mają swoje dedykowane gry Monopoly, a jest to najbardziej popularna gra na świecie. Nasze piękne miasto Opole zasługuje na to, żeby mieć swoją grę i bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy oficjalnie podczas premiery tą grę zaprezentować. Jest to gra ekonomiczna, więc gramy, kupujemy różnego rodzaju miejsca, nieruchomości, również firmy, które na tej planszy się pojawiły, a najbardziej wartościowe pola to Amfiteatr Opolski, jeden z największych symboli naszego miasta i ogród zoologiczny, który został wybrany głosami naszych mieszkańców. Na planszy spotkamy mnóstwo innych miejsc, tak popularnych jak Opolska Wenecja, ulica Krakowska, Mostek Zamkowy, ale jak Gwiazd Polskiej Piosenki, czy też miejskie instytucje, bo jest tutaj i Galeria Sztuki Współczesnej, Teatr Lalki i Aktora, Młodzieżowy Dom Kultury, czy Miejska Biblioteka Publiczna, no i oczywiście Muzeum Polskiej Piosenki. Jest to gra pomyślana dla Opolan i dla osób, które są fanami naszego miasta, więc i karta społeczna, i karty szansy są dopasowane pytania do naszego miasta. To są pytania o różne rzeczy związane z naszym miastem. Również o polską piosenkę, z którą nasze miasto jest najbardziej kojarzone. Od dzisiaj gra będzie w sprzedaży w sieciach handlowych, takich jak Empik czy Świat Książki, ale jest dostępna również w internecie. Edycja miejska zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza jeżeli mamy mieszkańców miasta, którzy bardzo się z nim utożsamiają. Każdy Opolanin wydaje mi się, że będzie miał taką edycję Monopoly Opole w domu i będzie się cieszył grając w Monopoly. Specjalnie z porozumieniem z miastem zorganizowaliśmy konkurs na drugie najdroższe pole na planszy, czyli to granatowe pole numer 1 i w tym konkursie wygrało Opolskie Zoo. Także tutaj można powiedzieć, że mieszkańcy mieli wkład w wygląd planszy. Wrażenia bardzo pozytywne. Wszyscy jesteśmy tutaj razem z dzieckiem zafascynowani zarówno samą szatą graficzną gry, jak i tym, co można na niej odkryć i zdobyć, tak? Także bardzo pozytywne wrażenia. Musimy ją mieć tutaj. Moje dziecko już twierdzi, że natychmiast powinniśmy kupić, więc pewnie po grze udamy się zakupić po prostu Monopol do domu.